Moi kochani, największym szczęściem dla zbieracza jest zdobycie kolejnego elementu do jego kolekcji. Jak ktoś tak zbiera, to może dojść do takiej sytuacji, że uzbiera wszystko. Uzbiera już wszystkie elementy, które zostały stworzone. Na przykład jak ktoś zbiera znaczki, może zebrać wszystkie znaczki z całego świata i co? I staje się posiadaczem. I największym nieszczęściem dla posiadacza jest utrata. Jasne. Jeżeli posiadacz teraz straci swoją kolekcję, to dla niego jest to straszna tragedia, nieprzeciętna tragedia. I podobnie może być ze zbieraniem, jeżeli ktoś zbiera na przykład, zbiera pomysły na budowę domku, buduje domek, cieszy się tym domkiem, w końcu zbudował domek, ogrodził ogródkiem, jest posiadaczem, jest właścicielem. Właścicielem już więcej nie zbiera tego domku, tylko go zamieszkuje, czuje się szczęśliwy i dla niego największym nieszczęściem jest utrata. Jasne. A teraz uwaga. A teraz będzie to zaskakujące. Podobnie jest z narzeczeństwem. Jak człowiek zabiega o dziewczynę, to zbiera, stara się, kolekcjonuje każdy jej uśmiech, każdy jej gest, każde jej miłe słówko. Zbiera, aż w końcu w pewnym momencie ma już praktycznie wszystko, osiągnął szczyt i wtedy staje się mężem, czyli posiadaczem. I wtedy nie dostaje już ani miłych słówek, ani uśmiechów, ani przytuleń, ani głasków, no bo jest już przecież właścicielem. I to jest wtedy oczywiste, że jest to pełnia szczęścia. Jedyne, co teraz może nastąpić, to może nastąpić straszna tragedia. Największą tragedią dla małżonka może być jedynie rozwód. Czyli moment, gdy stanie się wolny, może być największą tragedią. Zastanówcie się, drogie panie, czy rzeczywiście chcecie, żeby wasz facet stał się waszym posiadaczem? Bo może o to chodzi, żeby on się bał was utracić. Nawet w sytuacji, kiedy już wam nie zależy na nim, już nic nie musicie mu ofiarowywać. Nawet uśmiechu.